Hej wszystkim, to Pyra w Korei. Dzisiejszy filmik to tylko taki szybki update'ik na temat tego, no właśnie, że nie ma filmików. Czym jest to spowodowane? No głównie moim brakiem czasu. Pomysły na filmiki są, mam ich mnóstwo, chcę odwiedzić to, chcę zrobić to, chcę opowiedzieć o tym. No ale niestety osoby, które śledzą mnie głównie na Twitterze, będą wiedzieć. W ogóle jeżeli chcecie ze mną rozmawiać, czy w ogóle wiedzieć, co się u mnie dzieje, to zapraszam na Twittera, Pyra w Korei na Twitterze i tam ze mną można pogadać. To osoby, które właśnie śledzą mnie na Twitterze, to wiedzą, że mam nieciekawą sytuację mieszkaniową, mianowicie skończyła mi się umowa już jakiś czas temu. Ale w Korei jest tak, że trzeba przynajmniej miesiąc, minimum miesiąc przed skończeniem umowy trzeba powiedzieć, że chce się wyprowadzić. Ja się trochę spóźniłam, to znaczy, że następne 3 miesiące jakby właścicielka mieszkania miała, żeby sobie znaleźć następnego lokatora. No ale 3 miesiące upływają już niedługo, w tym czasie nowi lokatorzy odwiedzają mój dom, nawet podczas mojej nieobecności, ponieważ tak się ugadałam z agentem nieruchomości, co oczywiście jest mi bardzo nie na rękę, ponieważ wiecie sami, że mieszkałam z Sohee i Sohee teraz mieszka u Tedzina. Ja widuję się z nią tylko na weekendy, jeżdżę na weekendy do Tedzina, w związku z czym nie mam czasu w weekendy nagrywać filmików, nie mam tam sprzętu po prostu, więc jeżeli cokolwiek, to zostają tylko vlogi z komórki. No ale druga sprawa jest taka, że potem nie mam jak tego zedytować w weekend, tylko w tygodniu, kiedy pracuję. No i ogólnie to się trochę napiętrza, wiem, że tutaj troszeczkę wymówki. Jeszcze wracając do tego mieszkania, sprawa ma się tak, że nie jestem w stanie odzyskać mojego depozytu, mojej kaucji, którą wpłaciłam na to mieszkanie, dopóki nie znajdzie się nowy lokator. Co jest w ogóle absurdem, oczywiście prawo koreańskie jest po mojej stronie, ale zwyczajowo Koreańczycy tak robią, że nie można się wyprowadzić, dopóki nie znajdzie się nowy lokator. Nie odzyskam tych pieniędzy, to właścicielka mi po prostu ich nie prześle, co jest dla mnie po prostu chore. I zastanawiam się właściwie, czy nie podjąć jakichś legalnych kroków tutaj, ale no zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie kciuki, żeby jednak ten nowy lokator się znalazł, żeby wszystko było załatwione polubownie, bo sytuacja jest nieciekawa i już mam naprawdę tego dosyć. Jest to naprawdę męcząca sytuacja. Nawet znalazłam fajne mieszkanko, do którego mogłabym się przeprowadzić. No i nie mogłam podpisać umowy, ponieważ nie wiem, kiedy mogę się wyprowadzić. Byłoby to w porządku, gdyby na przykład się umówić, że mogę dostać kaucję później, ale nie muszę płacić czynszu, wyprowadzę się teraz. Nie ma takiej opcji, muszę płacić czynsz, muszę tu mieszkać. To jest absolutnie chora sytuacja, ale no już dalej nie będę się w to wdrążać. Pytałam prawników tutaj w Korei i oczywiście ja mam rację, no ale co zrobić? No i już tak wracając do tematu filmiku, filmiki się będą pojawiać raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, jak mi się uda. W ten weekend oczywiście się pojawi. Także zapraszam do oglądania subskrypcji. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Jest tego tak dużo ostatnio, że naprawdę, naprawdę Wam dziękuję. I mówię, jeżeli chcecie śledzić na bieżąco, co się u mnie dzieje, to zapraszam na Twittera, gdzie dzielę się wiadomościami o Korei, komentarzami, rozmawiam z Wami i ogólnie jest fajnie. Jeżeli macie jakiś ciekawy pomysł na filmik, zostawcie w komentarzu. Zawsze czekam na sugestie. I do zobaczenia następnym razem, pa pa!